Nowy Jedwabny Szlak to nie jest pomysł, który narodził się wczoraj. On tak naprawdę istnieje od czasu startu globalizacji i wpływu, istotnego wpływu Chin na ekspansji Chin na rynki światowe. Mamy tylko w tej chwili do czynienia z zupełnie nową jego edycją, a mianowicie z edycją lądową, a nie morską. Połączenie morskie istnieje i rozwija się, połączenia kontenerowe przede wszystkim, właśnie już przez dobre 20 lat. Natomiast zupełnie nowym zjawiskiem są połączenia lądowe. I te połączenia lądowe, one dopiero mogą mieć istotny wpływ na zmianę jakościową tego, do czego się już przyzwyczailiśmy przez lat 20, a z tej prostej przyczyny, że oferuje nieporównanie większą prędkość transportu, a jednocześnie koszty porównywalne z kosztem morskim i daleko mniejsze niż kosztem cargo lotniczego. W tym sensie nowy Jedwabny Szlak może mieć... Będzie na pewno istotnym impulsem dla rozwoju handlu z Chinami i to w obu kierunkach. Trzeba pamiętać o tym, że Europa jest generalnie dla Chińczyków dużo trudniejszym partnerem biznesowym i to zarówno w ujęciu czysto handlowym, jak i w ujęciu inwestycyjnym, niż to, do czego są przyzwyczajeni w relacjach z Azją i Afryką. Tam było to przede wszystkim narzędzie pewnej ekspansji gospodarczej i wpływów czasami wręcz nawet militarnych, a nie tylko politycznych. Natomiast w Europie o tych ostatnich raczej nie mówimy. Mówimy o tym, że Chińczycy napotykają partnera biznesowego, którego standardy są zupełnie inne na dużo wyższym poziomie. Więc benefit, korzyści chińskie polegają na tym, że uczą się czegoś, co na pewno w bardzo skuteczny sposób i bardzo efektywnie przeszczepią na własny teren. Z drugiej strony Europa ma szansę na to, że w obliczu pewnych problemów z zasilaniem inwestycyjnym wielu projektów znajdzie się partner, który będzie skłonny zapłacić cenę za wejście na ten rynek. Przede wszystkim na pewno nie możemy mieć żadnych kompleksów. To, że mamy do czynienia z partnerami o ogromnych możliwościach, dużo większych niż statystycznej polskiej firmy, tak naprawdę mamy do czynienia z organizacją państwową, a nie pojedynczymi biznesami. To nie powinno nas przerażać, wręcz odwrotnie. Musimy mieć w głowie również i to, by cały czas pamiętać o tym, że korzyści chińskie z wejścia na rynki europejskie to są nie tylko czyste biznesowe, ale również rozwoju ich własnych centrów technologicznych, dopływu informacji technicznej, również kreowanie pewnych nowych rynków zbytu, o których dotychczas w Chinach niezbyt wiele wiedziano.